Jak wrzesień, to wrzosy. Co tu za widok macie? Tak jak obiecałem, jestem na zachodzie słońca. Tak jak obiecałem, jestem na zachodzie słońca. Tak jak obiecałem, jestem na zachodzie słońca. W dzisiejszym filmie będę testować kamerę Olympus TAF. Jest to kamera już dosyć leciwa, istnieje parę lat na rynku, dlatego chciałbym ją porównać z GoPro 6, może GoPro 7. W swoich blogach nagrywam filmy 4K, dlatego chciałbym się skupić właśnie na tym, jak kamera Olympus radzi sobie z filmami 4K. Dzisiaj idę na Malinowską Skałę czerwonym szlakiem z Przełęczy Sarmopolskiej. Spróbujemy złapać zachód słońca. Ciekawe, czy słychać, jak stapie. Przez ostatnie 3 dni malowałem chemicznymi farbami barierkę u cioci wujka. Pozdrawiam wujka i ciocię. Więc trochę kondycja mi szwankuje. Jest 9 września. Piękny dzień się trafił. Dlatego grzech było nie wybrać się na zachód słońca. Wybrałem Malinowską Skałę, ponieważ jest blisko. W miarę szybko się wchodzi. A ja nie miałem też dzisiaj za dużo czasu. Z każdym metrem w górę jest trochę chłodniej. No jestem przygotowany na to, że będzie dzisiaj bardzo zimno. Na dole w Wiśle było 26 stopni w cieniu. Natomiast na szczycie, koło zachodu słońca, spodziewam się, że może być 5 stopni. Może nawet blisko zera. Zobaczymy. Jak wrzesień, to wrzosy. Takie przybliżenie. Widać od razu, że nie radzi sobie ze światłem w lewym górnym rogu ta kamerka, pomimo że ekspozycja jest o 2 stopnie zmniejszona, obraz jest przepalony. Wydaje mi się, że GoPro lepiej sobie radzi w tej sytuacji. Jesteśmy na szczycie Malinów. Pierwsza górka dzisiaj na trasie. Taka ciekawostka a propos szczytu Malinów. Przy nim znajduje się jaskinia malinowska, która jest bardzo ciekawą jaskinią. Po jaskini w trzech kopcach, chyba najciekawszą tutaj w Beskidzie Śląskim. Jeśli kogoś interesuje jaskinia malinowska, to w opisie macie link, gdzie nagrane mam, jak przechodziłem przez większość korytarzy tej jaskini. Tak wygląda wejście do jaskini malinowskiej. Tędy się przeciskaliśmy. Próbujemy się tam dostać tego dolnego korytarza jakoś. Trochę nie podoba mi się balans bieli, który ta kamera dobiera. Nie znajduje takiego złotego środka. W momencie, kiedy idziemy tak, jest to dosyć widoczne. I tak balans bieli jest zmniejszony, więc podejrzewam, że te przepały na niebie by były jeszcze większe. Widok na Malinowską Skałę i w oddali Barania Góra. Dodatkowo całą wycieczkę nagrywam aplikacją Relief. Też zobaczymy, jak to wygląda. Dziś wszystkie ujęcia będą z ręki, ponieważ złamałem statyw. Mam już zamówiony, także będziemy dalej nagrywać tak, jak było wcześniej. Mam już za sobą godzinę zabawy z tą kamerą, więc mogę wam już powiedzieć trochę na ten temat. Na pewno na minus jest kształt tej kamery i jej obsługa. GoPro tutaj zdecydowanie lepiej wypada przez swoją prostotę. Kolejną rzeczą, która jest na minus, jest odsuwana klapka. Oczywiście klapki możemy nie używać, natomiast odsuwanie jej, chowanie jest nieporęczne, nie da się ukryć. Olympus na pewno jest bardziej światłoczuły od Hero GoPro 7. To widać zresztą na zdjęciach. Tak jak mówiłem wcześniej, obsługa tej kamery plus to, jak reaguje na światło, na pewno stawia ją gorzej niż GoPro. Nie wiem, jak będzie wyglądać sprawa jakości wideo i jakości dźwięku. To się okaże dopiero podczas montażu. W tym mniej więcej miejscu parę lat temu miałem wypadek na rowerze i popsułem sobie kolano. Tak, pamiętam, to była ta dziura.
pod światło kamera sobie gorzej radzi. Natomiast w dobrym oświetleniu kolory są bardzo wyraźne i intensywne. Wrzosy w pięknym świetle. Pamiętam, jak 20 lat temu tutaj był gęsty las. Smutne. Dziś podczas kręcenia kamerą przewrócił mi się aparat. Nie rozwaliłem filtr polaryzacyjny. Ostatnio, jak byłem na pradziadzie, to była sytuacja odwrotna. Robiłem zdjęcie i przewróciła mi się kamera. Straciłem filtr polaryzacyjny do kamery. No coś w tym jest. Dwóch rzeczy naraz się nie powinno robić. Taka oto sytuacja. Krzyżne widać. Jesteśmy na miejscu. Co tu za widok macie? Taki, no pięknie. Taki piękny. Coś pięknego. Jestem na górze. Tak jak mówiłem wcześniej, testowałem jeszcze dzisiaj aplikację Relief pierwszy raz i zobaczymy, co to będzie. Damy pauzę. Czy będę nagrywać zejście? Myślę, że nie. Dzisiaj tak bardziej testowo. Zrobimy zakończ. Zapisujemy. Tworzy mi film, tak? No ale to film sobie zobaczymy w domu. Nie wiem, czy ja to mogę przerwać, czy nie. Zobaczymy. Ciasteczko francuskie z takim widokiem. No jakże może smakować? No jak? Wyśmienicie. Już przebrany, bo temperatura rzeczywiście spadła. Czekamy na zachód. Taka oto sytuacja. Tak jak obiecałem, jestem na zachodzie słońca na Malinowskiej skale. Tak jak obiecałem, jestem na zachodzie słońca na Malinowskiej skale. Jest pięknie. Coś pięknego. Jeszcze ekstra. Patrzymy, możecie na dym popatrzeć też, na siebie. Okej. Okay. 2, 1. To było. Masz teraz ustaw, co chcesz. Wycieczka się udała. Naprawdę piękne widoki. Pogoda dopisała. Jest pirańsko zimno. Na szczęście się przygotowałem. Mam rękawiczki, czapkę, bandanę, kurteczkę. Także zimno mi nie straszne. Wchodzimy w kierunku przełęczy Salonopolskiej. Nie wiem, czy ta kamera to odda, ale spróbuję wam to pokazać. Ciekaw jestem, jakiej jakości będzie nagranie ciemności. Jeszcze całkowicie ciemno nie jest wprawdzie, no ale już w takich warunkach GoPro sobie średnio radzi. Szczególnie z włączoną stabilizacją. Zobaczymy, jak poradzi sobie Olympus. Zgrywam teraz z latarką. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Czy coś widać. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Coś pięknego. No, latarka robi robotę. Bardzo mi się ta latarka podoba. To jest na pewno duży plus tej kamery. W tle malinów. Mamy
sobie musimy tu radzić. Teraz jest już całkowicie ciemno. Bardzo jestem ciekawy, jak sobie radzi kamerka w tej chwili. Powiem tak, o ile byłem sceptyczny do tej kamery, to uważam, że latarka robi robotę. Coś tam nam wyświetli zawsze. Potęga gór. Naprawdę. Jest mega. Ostatni test. Teraz doświetla tylko kamera swoją latarką. Idę bez czołówki. No, coś tam widać. Podsumowując, kamerka ma plusy i minusy. Na pewno na plus jest fakt, że posiada latarkę. Na pewno na plus jest fakt, że bateria dość długo wytrzymuje. Pomimo, że nagrywam w 4K, wciąż jest 3/4 bateria, dosyć długo już nagrywam. Na pewno jej pojemność jest duża i pomimo używania latarki starczy na długo. Natomiast nie podobało mi się, że zbyt mocno reaguje na jasne światło. Film jest albo za ciemny, albo za jasny, a przejście między ciemnym a jasnym jest zbyt szybkie moim zdaniem. Tutaj GoPro zdecydowanie lepiej wypada, w sensie znajduje jakiś tam złoty środek i to przejście przebiega płynniej, przez co film też na jakości zyskuje. Co do jakości dźwięku i jakości nagrania oraz tego, jak daje sobie radę stabilizacja, powiem coś więcej, jak zgram materiał i zmontuję film. Zrobię jeszcze takie podsumowanie na koniec. Na pewno informacje jeszcze w opisie będą. Szczegóły wycieczki jak zwykle w opisie filmu i na stronie bartłomiejbaryż.pl.